Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Michał Rawik i jestem, moi mili państwo, po 40 minutach, chciałem powiedzieć godzinach, wow, nagrywania materiału, w którym tworzę, zastanawiam się i kombinuję z jakimiś dwoma nowymi dekami, które zawierają karty z nowego dodatku. Wszystko robiłem na hardpawn.com, niestety po drodze mi się spindoliła jakość nagrania wideo, więc robię tutaj ten wstęp, w którym pokażę te dwa deczki, które stworzyłem, a jeżeli ktoś jest ciekawy jakichś takich rozkmin, które gdzieś tam miałem po drodze, to zapraszam po prostu do pozostania i prześledzenia materiału do końca, ja to tam wrzucę. Tyle ze wstępu. Moi drodzy, na początku Agro Paladin na Divine Shieldach. Chodził mi ten deck, pewnie każdemu chodzi po głowie gdzieś tam, po zobaczeniu kart. No i co? No i tak to zróbmy. Moi mili państwo, z nowego cały deck oczywiście agresywny, więc opiera się głównie na tym, że nasze postaci przeżywają, bo mają dużo Divine Shieldów, dodatkowo buffy na Divine... Tak powinienem robić, buffy na Divine Shieldy, jakieś weapony i ewentualnie tracenie Divine Shieldów. To też chciałbym zobaczyć, jak to działa, więc tak sobie założyłem, że mniej więcej tak ten deck będzie działał i udało mi się stworzyć coś takiego. Z nowego dodatku mamy Wraith is Protector, Defender, nie wiem. Z Tauntem i Divine Shieldem, 1-1-1. Bez Taunta mamy Argent Squire'kę, by the way. Z nowego dodatku jeszcze Dark Conviction. Uważam, że to jest fajny buff. Zarówno zwykłego Janusza bez Divine Shielda, jak i czegoś tam z Divine Shieldem. Nawet takiej Squire'ki czy tej protektorki. Do tego Howling Commander jako draw, mamy tyle tutaj różnych czempionów z Divine Shieldem, że praktycznie ten draw zawsze siądzie. Light Sorrow, wydaje mi się to dosyć ciekawe, bo tracimy Divine Shield nawet wtedy, kiedy w naszej turze atakujemy minionem swoim jakiegoś innego miniona. Więc to może być fajne. Trzeba zobaczyć, jak to działa, dlatego to wrzuciłem, żeby zobaczyć, jak to działa i czy będzie się sprawdzać. Zobaczymy. No i oczywiście Bolvar. Wydaje mi się, że Bolvar jako jednostka za 5 many 1 na 7, no to wiadomo, to jest słaba, ale że właśnie kiedy mamy dużo Divine Shieldów i możemy trochę sterować tym, kiedy tracimy te Divine Shieldy, wiadomo, że nie zawsze i nie mamy pełnej kontroli nad tym, ale mniej więcej czasem często możemy posterować, kiedy ten Divine Shield stracimy. Wydaje mi się, że Bolvar może być fajny, bo jeżeli stracimy dwa Divine Shieldy w jednej turze, to ten Bolvar już wtedy ma 2, 4, 5. On ma, to jest jednostka za 5 many 5 na 7 z Divine Shieldem. Wow, bajerka, bardzo fajna sprawa, więc liczę na to, że siądzie. Do tego jakieś tam buffy i buffy Blessing of Might chociażby i nie wiem, Blessing of Kings. Bardzo fajna sprawa, bym powiedział, jakiś Sunkeeper Tarim, który raczej powiedziałbym, że się nadaje bardziej do kontroli, ale w jakimś Agro Murloc Paladynie się sprawdzał, więc może i tu się sprawdzi, na to liczę. No i generalnie masa postaci z Divine Shieldem albo coś, co daje Divine Shieldy i coś, co może je zyskać, czyli Steward of Darkshire i na przykład Murloc Tidehunter, którzy dostaną te buffki. Jak Murloki te, to Vilefin Inquisitor i zmienienie Hero Power na tworzenie Murloków, bo War Leader wtedy nam też wzmacnia, więc coś takiego. Do tego jeden Rock Pool Hunter jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. No i to by było, moi mili państwo, na tyle. True Silver wiadomo dlaczego. Rallying Blade, bo mamy dużo Divine Shieldów i chcielibyśmy buffować board. Divine Favor na dociąg jeszcze, żeby jakoś tam się z kart nie wysypać jeden. Argent Protector, bo daje Divine Shielda, to tak wrzuciłem, bo nie wiem, nie jest on ani zły, ani jakiś taki, ani takim złym tekiem, ani jakimś super fajnym, więc tak jest, bo jest. Można było wrzucić za niego, nie wiem, Golakę na przykład, albo coś w ten deseń. No, a ta babeczka jest, bo mi się podoba i ją lubię, no wydaje mi się całkiem spoko. Jak się zdenerwuję i będę grał na przykład na Murloki, to wrzucę Kraba. Hungry Crab i spoko. To byłby taki pierwszy deczek. Drugim deczkiem to w zasadzie jest stary dobry Secret Hunter z wrzuconym profesorem Putricidem. O, nawet dobrze napisałem nazwę. Putricidem, który właśnie po zagraniu sekretu dorzuconym jakiś random. Wydaje mi się... Znaczy generalnie deck, no to wiadomo, to standardowy Secret Hunter, czyli taki midrange, znaczy może inaczej, bardziej taki midrange Hunter z dorzuceniem sekretów.
Nic wybitnie nowego, tak to ujmę. Wiadomo, składa się standardowo z bestii, z jakichś tam kill commandów, animal companionów i buffów na bestie. No i dodatkowo tutaj mamy tą Cloaked Huntress, która pozwala nam wyrzucać te sekrety. Mamy Secret Keeperkę, która dostaje buffa od sekretów. No i sekrety, nie? Jakieś tam triki, jakieś eksplozywy, freezing trapy i temu podobne. Golaka na pirata, yo! Hungry Crab, właśnie też tutaj sobie dopisałem, że versus jakieś tam Murloc deki, to Hungry Crab ten spoko siada. Jeszcze nie do końca wiem za co. Jakiś Direwolf Alpha do tych Unleashy tutaj. Jakiś Huntmasterek, jakiś Infested Wolf. Nie jestem pewny tylko tej Tundra Rhino. Tego nie jestem pewny, to zależy jak to będzie siadać. Ale nawet myślę, że będzie można zacząć dorzucać tutaj do tego Huntera. Będzie można wrzucić sobie na przykład Sowę. Będzie można sobie wrzucić Sówkę, bo jest bestią, w sensie o tą właśnie, Iron Break Owl. Bo jest bestią i sporo teraz będzie się dało jakichś takich defratli, albo nie tyle defratli, co takich efektów końcowo-turowych, że tak powiem. No więc może być niezła. Może być niezła i zawsze jest bestią, więc się tam triggerują te wszystkie dodatki do tego. No i moi mili państwo, z takiego wstępu to by było na tyle. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi jakimiś moimi przekminami w trakcie tworzenia tych deków, to zapraszam serdecznie do zostania. Jeśli nie, to zapraszam do komentowania i zostawiania swoich propozycji deków w komentarzu. No i to by było chyba wszystko na tyle. Linki do moich deków będą w opisie filmu. Jak coś to piszcie, coś tam razem pozmieniamy, coś razem pokombinujemy i zaczniemy grać od wyjścia nowego dodatku. Tymczasem dziękuję ślicznie i zapraszam na dalszą część filmu albo na kolejne filmy. Cześć! Dzisiejszy filmik będzie polegał na tym, że sobie usiądę i będę sobie kombinował, jaki to dek można by było złożyć po wyjściu dodatku. Także jeżeli macie jakieś tam swoją wizję na deck i tak dalej, czy coś, to chwalcie się w komentarzach, podsyłajcie, może coś razem fajnego stworzymy, no a później się po prostu zweryfikuje jakby, no, później się zweryfikuje działanie tego deku. Szczerze, jeżeli chcielibyśmy złożyć deck na Divine Shieldach, ja myślę, że ten deck powinien być takim deckiem dosyć agresywnym. Ja na pewno włożyłbym tutaj tą babeczkę. Uważam, że jest fajna nawet bardzo. Nie wiem, ludzie mają różne podejście do tego, jak na streamach o tym rozmawialiśmy. To też takie było różne. Część mówiła, że wow, że super, część, że gówno, niegrywalne. Także no, zobaczymy. To na razie wrzucę, aczkolwiek, bo to jest fajne, bo z tych jedyne właśnie, chociażby z tej, robimy sobie 3-3 stąd. Więc to jest teoretycznie spoko. Pytanie, czy to będzie grać, ten Dark Conviction. No nie wiem, dobra, lecimy sobie dalej. Tu mamy jakieś Friendly Minion +1/+1. Okej, to wydaje mi się średnie. No maksymalnie jedno może. Dobra, jedno na razie zaznaczmy, żebym ja wiedział, co ja mogę używać. Divine Shield i Spell Damage. Nie. Za drogie, za 2-1-1 Spell Damage w tym deku raczej nie będzie w ogóle używany. To jest fajne, wrzućmy sobie przynajmniej na razie Your End of Turn Effects Trigger Twice. Ale to nie tutaj. It was healed this turn. Nope. Chociaż? Was healed. Kosztuje 0, jeżeli się uleczymy. Happy Ghoul. To jest fajne, tylko czy w agrodekach chcemy się uleczyć? Nie, bo niewiele będziemy mieli tutaj tych. To nie. To też nie bardzo. Co bym sobie tutaj chciał, słuchajcie, w tym deku? Wydaje mi się, że to jest za wolne na agrodek. Light Sorrow. Czy to w ogóle dobrze na podglądzie tutaj działa? Tak, działa, no spoko. Teoretycznie dostaje atak, jeżeli Friendly Minion traci Divine Shield. Chociaż, kurczę, w sumie jeżeli mamy deck oparty na Divine Shieldach, ale on kosztuje 4 many, jeżeli to nie siądzie, 4 many, 2-4, to już by było trochę słabe. To jeden bym wrzucił taki. Myślę, że jeden można by było wrzucić, no. To nie. To też wydaje mi się takie trochę... Chociaż to zależy, co tutaj będzie jeszcze w deku. Tak na razie mamy tylko Divine Shield, ale mamy już Taunt, więc w sumie już by miała babeczka i Taunt, i Divine Shield, więc w sumie całkiem spoko.
Jakieś szkieleciki, tutaj nie bardzo. Jakieś deathrattle, tonty. To jest jeszcze ciekawe. Oj, coś mi się wzięło. O to, die this turn, nie bardzo. Nie chcę ciebie. Jeszcze co? Aha, to jest teoretycznie, ale nie, słuchajcie, nie, to jest trochę nie bardzo. No i właśnie, mamy Bolvara. Ja uważam, że to jest karta okej do tego deku, o tak. Ona jest taka całkiem spoko, jest za 5, 1, 7, ale jeżeli tworzymy dek na Divine Shieldach i jeżeli na tym chcemy oprzeć swój dek i ten swój agro deck, to w sumie nie jest to złe, nie jest to głupie. Wydaje mi się, że jest spoko. Będzie miał przynajmniej 2 miniony, przynajmniej jeden minion zawsze straci tego Divine Shielda, więc będzie za 5, 3, 7. To jeszcze słabo, ale jakby już dwóch straciło, no to mamy za 5, 5, 7, no to już jest bardzo okej, bardzo fajne i bardzo w porządku, więc zobaczymy, ja bym go wrzucił, bo mi się podoba generalnie. He'll deal that much damage to a random enemy, to bardziej kontrola, albo taki midrange. Okej, tu bym raczej nic nie brał, słuchajcie, co by tu jeszcze można by było wrzucić? Lich King jest fajny, ale za wolny, to nie, to jest wolne. To jest wolne. Okej, no i dobra, i tyle powiedzmy z tych nowych bym wrzucił. I to jest na razie taki znak zapytania. Co jeszcze można by było wrzucić? Można by było wrzucić teoretycznie to, można by było teoretycznie, a czy ja mogę zaznaczyć, żeby to był tylko standard czy coś? No, show standard only. Można? Można. Wspaniale. Co to jest? Give a minion divine shield. To jest ciekawe. Czy w tym deku mogłoby to grać? Trzeba się zastanowić. Chyba nie będzie miejsca. Nie, tego nie chcę. Lost in jungle. Nope, nope. Nie. To mogłoby teoretycznie pograć. Na razie wrzućmy. Nie. Tu myślę, to jest całkiem niegłupie, ale wydaje mi się, że nie będzie na to miejsca. Jeden Divine Favor możemy dać, bo to jest zawsze draw. Relying Blade jako główny taki, główna opcja. Oczywiście takie rzeczy, to jest super. Z jeden ten można by było, słuchajcie, dodać. Ile mamy tych karcioszek? 24 już, wow. To stąd już chyba nawet nic, ewentualnie tutaj tego Tarima gdzieś tam na late game, jako late game w agrodeku. Ale Tarim jest, kurczę, Tarim jest fajny. Trzeba było tutaj, nie, to już mamy za drogi. Tarim jest fajny, trzeba by było to przekminić. To bym dał. Okej, powiedzmy, mamy jeszcze niby możliwość włożenia 3 karcioszek. Co ja bym jeszcze w takim deku chciał? Będzie pewnie sporo grało, kurczę, tych broni czy coś, więc można by było tak na razie czego rzucić Uza, bo on i w tych agrodekach gdzieś tam się pojawia i często jest to w miarę spoko. Jeżeli słyszycie te wszystkie stuki, to sorry bardzo, ale mi akurat wzięli się za przekopywanie ulicy na wakacjach. Pozdrawiam. Nagrać coś w tej chwili to jest jakaś tragedia. Kurczę, słuchajcie, no mamy jakiś draw. Tylko tak, czy my mamy jak to wygrać jakoś? Zobaczmy, mamy Argent Squarki, mamy spoko, mamy jakieś Divine Shieldy, nie? Jakieś tutaj dawanie Divine Shielda, tu mamy jakieś... mamy sporo... To, nie wiem, czy mi się to podoba w ogóle. To jest strasznie wolne, nie, wywalimy to chyba. To jest strasznie wolne, bo to by było fajne na przyzwanie tam Tyriona, nie? Ale Tyrion do agro deku jest za wolny. A co, chcemy babeczkę 1-1 przyzywać z powrotem? Niby jej wróci Divine Shield, ale na niszczeniu Divine Shieldów jedyne co zyskuje to Bolvar. Więc w sumie ja wiem. No nie piłuj tam je tam za oknem. Dobra, nie, wiecie co, ja bym to wyrzucił. Mamy tutaj jakiś draw Divine Shieldów. W sumie tu mamy draw. Tu mamy draw, więc czy ja chcę, nie wiem, Divine Favor? Nie no, jeden może być. Mamy jakieś weapony, mamy to, więc w sumie może fajnie by było, nie wiem, może coś, co by miało...
Do tego jakiś generator jeszcze tych jedynek, może właśnie jakieś takie murloczki spróbować tu trochę wrzucić, co? Żeby tak dorzucić tutaj na przykład właśnie te murloki, nie o tych myślę, chociaż te też nie są głupie, Murloc Tidehunter. Tylko że jak dorzucić murloki, to zaraz się robi, to zaraz nie ma trochę miejsca, bo że jak dorzucimy murloki, to fajnie by było dorzucić Warleadera, w sensie przywódcę murloków. Jakieś takie głupotki, Finge albo coś. Więc tak trochę, no, ciekawe, bo to... Albo olać murloki jako murloki. I na przykład zrobić sobie coś takiego jak... Zastanawiam się, czy może nie użyć tej legendy Morosa, nieważne. To by było niezłe, bo teoretycznie on by nam samonował na stealthie tego stewarda. Tylko że rzucam, zatrzymany, dostaje gościa 1-1, łatwo go zniszczyć. A przy samym wejściu na stół niewiele robi. Więc w sumie, no dobra, gdybyśmy wrzucili dwa te warleadery, gdybyśmy wrzucili sobie... gdzie są te murloki? Powiedzmy, że te dwa Tidehuntery, to mamy sobie jakiś tam... mamy niby 30 kart w deku, nie? I to już się zaczyna powoli układać, że tak się wyrażę, bo... mamy sobie jakieś tam... Tak, mamy Divine Shieldy, mamy tutaj jakiś dodatek do ataku. A tutaj jeszcze mamy niby Give a Divine Shield. No powiedzmy, aczkolwiek to wydaje mi się, że to jednak nie jest za słabe na to. Red is Protector, tak jest, to jest spoko, to też mi się wydaje, że jest spoko, bardzo dużo jedynek. Argent Protector, to jest w miarę ok, daje Divine Shielda, sam 2 na 2, może być. To jest niegłupie, wydaje mi się, że Dark Conviction jest całkiem spoko. Czy trzeba by było zobaczyć. Wait, Murloc Tidehunter jest, Divine Favor, na razie czego jakiś tam dociąg. Rallying Blade, Corpse Taker, to wydaje mi się, że to jest niekoniecznie, bo dostanie, co może dostać? Może dostać Taunt i Divine Shield, tak? Taunt, Divine Shield i ewentualnie, nie wiem czy to dobrze myślę, Lifesteal i Wind Fury, no właśnie, czyli... Papka byłaby za 4, 3 na 3, Taunt, Divine Shield. To teoretycznie za 4, 3 na 3 z Tauntem to już mamy jedną taką kartę. Nie pamiętam jak się gościu nazywa, ale generalnie za 4, 3 na 3... no zapomniałem jak on się nazywa. O ten ziutek, Silvermoon Guardian. Za 4, 3 na 3 bez Taunta. I co? I on jest za słaby, żeby go grać, no. Nie wiem, czy ja bym jej nie wywalił, tak zwyczajnie, po prostu, elo. No, tak myślę, że to jest całkiem okej. Jeszcze bym wywalił, bo to mi trochę niepotrzebne. I nagle jeszcze możemy sobie wrzucić dwie karty. I teraz pomyślmy, mamy tutaj tak, Battlecry, Death Rattle, mam ogólnie minionów 17. 7 speli, 4 weapony. Tych speli trochę dużo jak nagrodek. Ale z drugiej strony jakiś Tarim, jakiś Bolvar, może jeszcze jakiś generator tych takich... ej, a może właśnie, a gdyby tak... Tak się jeszcze zastanawiam... a gdyby tak wrzucić tutaj Lost in Jungle... Mamy generowanie dwóch tokenów. Dwóch Januszy, więc jest spoko z Tarimem. Dwa Janusze to zawsze mniejsze szanse na to, że dwa w jednej turze zginą, więc jeżeli mamy też jakiegoś buffa w postaci Blessing of Kings... tutaj to na jednego siądzie, do tego dwa ładnie się kombią z tą babeczką, ojejciu, no i gdzie ona tutaj jest, Steward of Darkshire, to jest dosyć fajny myczek. Co prawda to jest kolejna rzecz za jeden i kolejna rzecz, która obawiam się, no właśnie, za szybko się wysypiemy z kart, wywalimy te jedynki czy coś. Za szybko się z tego wysypiemy, to nagle jest takie trochę... Nie ma co robić, nie? Nie ma co robić, bo...
Tylko kurde, w sumie tak z każdym deckiem chyba jest. Aha, pomyślmy. Dobra, a gdyby jeszcze jakiegoś tam... Aha, ale to już jest 30, tak? Pozdro. To już jest 30, jeżeli dwa to Lost in Jungle damy. Znaczy ja jeszcze bym chciał tak na dobrą sprawę, co ja jeszcze mógłbym chcieć tutaj włożyć, słuchajcie. Rzeczy są za wolne wszystkie. To jest też niegłupie, bo tutaj mamy sobie jakiegoś tam buffix i dodatkowy board, nie? Nawet ja nie wiem, czy... Chociaż teraz mamy 9 speli z drugiej strony. No, tylko tak, bo problemem jest to, że mamy sobie Murloka Warleadera i jedyne co i komu on może coś dać, to tym Murlokom, tym Murloc Tidehunter. Więc trochę bez sensu te Murloki tutaj wplatywać, że tak powiem. To może, żeby zamiast tego Lost in Jungle wrzucić jakieś, nie wiem, Murloki czy Murloc. Na przykład jakie? Tutaj mamy tego Vilefin Inquisitor mógłby być, bo w sumie... No w sumie ten Vilefin mógłby być niegłupi, nie? Nie wiem, czy od razu dwa, ale teraz mamy dodatkowo Hero Power Murloki, więc ten Warleader niby tam jakoś wow, bajerka, bo wchodzi. Do tego Steward ten of Darkshire, ta babeczka tutaj, daje również jakimś Murlokom Divine Shield, więc to niby się ładnie kombi. Ten jeszcze gościu jest spoko, tylko on nie samonuje drugiego Murloka. Ale Tonta. Ale czy ja chcę Tonta? Co mi z tego Tonta? Niewiele, jeszcze ten fajny jest bardzo, ale nie mam chyba miejsca na niego. To nie chcę wywalić, tego raczej też nie. Chociaż, słuchajcie, w sumie, no bo tak, w sumie ja bym chciał, a tu jest Mana Curve. Tych dwójek mamy niewiele, mamy od zarąbania jedynek, sporo trójek. Dwójek mamy niewiele, żeby tak jeszcze... Żeby tak sobie, no dobra, może jeszcze nie wiem, na przykład... Może zamiast tej babeczki po prostu. Ona raczej, ona często i tak nie siada. O tak zrobić na przykład. Mamy kolejną dwójeczkę, gdzieś tam jakiś Rock Pool Hunter. Dobra, no generalnie nie jestem przekonany co do tego. Nie wiem trochę jak z tymi Murlokami. Finja wydaje mi się, że tutaj... Kurde, wrzucimy Finja to nie bardzo. W ogóle wywalić Murloki to nie jestem pewny, co można by było tu wrzucić. Moglibyśmy jakiegoś Moriosa na zasadzie, w sensie, żeby tam jakiś generator tych tokenów był. Można by było, prawda, wrzucić te Lost in the Jungle i do tego nawet dorzucić sobie jakieś buffy na tych Januszy. Na przykład tutaj Lightfuse z tego dom. To też byłaby jakaś myśl. A nawet Stand Against Darkness. Też jest spoko karta wbrew pozorom. Bo w sumie przyzywa nam 5 Januszy, jeżeli mamy sobie na bordzie tam Steward of Darkshire, to jest też całkiem niezła opcja, bo ona im daje wszystkim Divine Shield. Wtedy mamy buffy do Divine Shieldów, tylko to jest ciężko mieć na bordzie tego tą Stewardkę i dodatkowo narzucić sobie Stand Against Darkness. Także wiecie co, ja bym powiedział, że no tak bym sobie zostawił ten deczek. Składający się tam z 19 minionów, 7 speli i 4 weponków. Mamy jakieś buffy i to całkiem sporo. Mamy te Divine Shieldy. Wbrew pozorom nie wiem, czy nie jest za dużo speli w stosunku do minionów. Mamy jakiś draw, mamy weapony. Całkiem się to nieźle kombi, bym powiedział. Divine Shields, no właśnie, 14 Divine Shieldów, no to jest bardzo fajnie. No... Dobra, no miał być sobie deck tam na Divine Shieldach, to jest, no weźmy tak, zróbmy tak, zapiszmy sobie deck name. Na razie Divine, ranked. O, Agro Adin, Unlisted, Pro Player, Ravik, Ravi Raven.
Oh, you fucking bitch. Nie, to nie. Dobra. Weźmiemy sobie, zapiszemy, ja go tam sobie jeszcze do niego wrócę. Wrócę sobie do niego. Mało tego, jeżeli macie ochotę, to nie wiem, gdzieś link w opisie zarzucę i zróbcie coś z nim, ulepszcie i dajcie znać, że tak powiem. To generalnie taki przyszedł mi pomysł na deck. No i o tak o, no jeszcze ewentualnie moglibyśmy spróbować. Ja to jeszcze trochę potnę ten film, bo widzę, że tu dużo czasu mi zeszło na tym kminieniu. Spróbujmy sobie z Hunterem. Spróbujmy z Hunterem. Naprawdę on nie dostał jakichś Bóg wie jakich super karcioch, ale podoba mi się Hunter, do Priesta nie umiem. Ewentualnie można by było jeszcze zrobić po prostu Zuloka. Ale ten Zulok nowy to niewiele będzie się różnił w sumie. No to może i dlatego byłoby łatwiej. Bo w Hunterze to co tak normalnie byśmy dali? Dalibyśmy dwa razy LA Cat, bo to gra zawsze, raz na przykład Jeweled Macau. Tak byśmy dali tak normalnie. A zresztą tak, najpierw zróbmy tutaj. To nie. To tutaj te karciochy to jakoś niespecjalnie. Venom Strike, wydaje mi się, że nie jest jakiś tam nadzwyczajny. Poisonous Cobra, to bym wziął. Cobra i tak zginie zanim cokolwiek zrobi najprawdopodobniej. A tylko jedna, więc wydaje mi się, że Snake Trap będzie lepszy. Discover a copy of a minion in your deck. To bym sobie zobaczył, po prostu bym sobie potestował jak to działa, bo zapowiada się fajnie. To wydaje mi się totalnym krapem. To byśmy chcieli, bo na tym chcielibyśmy poniekąd ten deck oprzeć. Tutaj mamy jakieś defratle, ale to zależy od tego ile, ale to nie będzie deck na defratlach. Death ratlach, w sensie na agoniach. Random friendly beast that die this game. Nie podoba mi się to raczej. No właśnie, no i tyle by było z nowego dodatku, powiedzmy, i to nawet nie jestem przekonany co do tego. Mamy profesor Putricide. To byśmy normalnie grali z tych takich sekretów, tak szczerze, to co ja bym grał z sekretów, słuchajcie. Bear Trap? Nie, Bear Trapa chyba nie, wait. Cat Trick na pewno bym grał. Grałbym Explosive. Grałbym Freezing zapewne. Wait, show standard. Standard, bro. Tak jest. Hiena ostatnio grywała, raz Snake Trap, raz Snipe'a bym wrzucił, to dwa razy, why not? Oczywiście Eaglehorn Bow, to bym wrzucił. Unleash'e bym wrzucił, może jakiś Buffix, tak bym sobie zarzucił. To jest bardzo fajna karta, Knuckles, piącha. Kurde, tylko totalnie niegrana, nie? To boli dosyć mocno. Ale ona tutaj też się średnio nadaje. Hajminkę bym sobie wrzucił. Tundra Rhino ostatnio całkiem spoko się sprawdzała i to by było w zasadzie tyle. Czy ja bym coś wrzucił z neutralnych? Jak z neutralnych, to zapewne wrzuciłbym Beast. Naprawdę tak mało neutralnych bestii jest? A, White Bone na pewno. Nie, Beast. Beast. A może z wielki musi być? Nie rozumiem. Czemu mi bestii nie wyszukuje? Słuchajcie, co za jajca. Mana filter. What the fuck, man? No dobra, no to będziemy sobie tak przerzucać. To jest niby bestia, ale nie, to też niespecjalnie. Coś, słuchajcie, gra coś teraz z bestii? Krab niby gra. I pewnie będzie grany. Ta babeczka byłaby spoko bardzo w tym deku. Wow, mój deck już ma 38 kart, pozdrawiam. Usta tak średnio najeża. To nie bardzo. Direwolf Alpha mógłby być niezły. Golaka raz. Bo pewnie gdzieś tam ten Pirate cały czas będzie krążył. W takiej czy innej wersji, ale zawsze Pirate będzie. Znaczy zawsze, jeszcze rok. Ja liczę na to, że za rok już go nie będzie, no ale... No ale jeszcze rok, trzeba się przemęczyć, prawda? No dobra, ja bym chyba na tym skończył. Tutaj. Bo i tak dosyć sporo tu widzę, że...
Nawet Sowa byłaby niezła w tym deku, jeżeli trzeba by było dużo na wyciszenia grać, a chyba będzie trzeba, bo wszelkie te Death Rattle i tak dalej. Fledgling byłby niezły, ale mi się nie zmieści do deku zapewne. No już muszę wywalić 12 kart, pozdrawiam. Pokasowe. O, dobra, zobaczmy. Okej, okay, mamy odzerąbania, więc teraz tak, na czym chcielibyśmy na pewno dek oprzeć? Jeżeli profesor Piotr Sire, to chcielibyśmy na pewno sekrety. Jakie byśmy chcieli sekrety? W ogóle tak, LA Cat, Hungry Crab, Secret Keeperka. No, Secret Keeperka chcielibyśmy zostawić w dwa razy. To raz mógłbym wywalić zawsze coś. Cat Trick raczej zostaje, ten zostaje. Raz mogę wyrzucić, Explosive. Jakie mamy sekrety, słuchajcie? Mamy tak, mamy Cat Trick, mamy Explosive. A ja bym raz wziął Explosive, raz Freezing. Snake, a Snipa może bym nie brał w ogóle. Tylko teraz tak, mamy sobie Cat Tricka, mamy ile razy będziemy mogli sobie... Cat Trick, Explosive, Freezing... Freezing by się nawet sprawdzał. Explosive na agrodeki, zależy ile agrodeków, to by się wzięło tego Explosiva jeszcze jednego. Goleka jest całkiem spoko. Kindly Grandmother. Na hienie tego nie opieramy wbrew pozorom, więc ja nie wiem, czy ona jest tak mocno potrzebna. Animal Companion myślę, że musi być. Bear Shark. No nie ma, no nie ma za co go włożyć, kurde, no ja bym chciał, ale nie ma, wypad, gościu. Niestety. Cloud Huntress jak najbardziej to zostaje. No Sowa, nie wiem. Kill Command, Stitch Tracker. No teoretycznie można by było go zostawić, nie? I wtedy możemy sobie, tylko wtedy tak, tego można by było wywalić. Bo średnio byłby mi potrzebny. I wtedy powiedzmy, że jakieś tam kopie. Wywaliłbym tu hienę chyba. Śmiechem, żartem. Ta hiena no tak trochę. Tylko z drugiej strony, jaki my mamy... Jakie mamy win condition? O to trzeba się zapytać. Mamy sobie takie przeciętne kreaturki gdzieś tam powybierane. Mamy sobie profesora Putrescida, który ma tam sobie umiejkę, że wrzuca randomowy Secret Huntera. No okej, okay, to nam jakby powiedzmy trochę czyści board, ale my jednak chcielibyśmy wygrywać tym tempem, tym takim tempem typowym dla Huntera, więc chcielibyśmy... No tak, oprócz na pewno Crackling Razor Maw. Dire Wolf Alpha też może być. Ale co dalej? Babci nie wyrzucę. Tu nie wiem. Animal Companion na pewno. Eaglehorn Bow, Kill Command to jako win condition to. Te Vicious Fledgling chyba bym wyrzucił, bo on i tak raczej nigdy nie siądzie. Za wolny będzie. Infested Wolf bym zostawił raczej. Chociaż jak tyle mamy różnych tych. No powiedzmy. Ile jeszcze w ogóle muszę wyrzucić? 6 kart. 6 kart muszę się pozbyć. Rhino. Czy ja bym chciał wyrzucać Rhino? 6 kart, tak? No to powiem tak. Na chwilę obecną wyrzuciłbym Sowę. Gdzie jest Sowę? Sowa. Poka Sowę. Czy już ją wyrzuciłem? Już ją wyrzuciłem. No to pozdro. Chyba bym wyrzucił hienę. Chyba hienę bym wyrzucił. Krab raczej musi zostać. Cat Trick, Razor Maw, LA Cat. Nie, jedyne, które już nie mogę wyrzucić. Trójki mogę albo dwójki. A co mamy w trójkach? Nie, nie, nie. A, tu mamy Sowę. A, bo Sowa teraz 3 kosztuje. Dobra, to Sowa won. Kill Command. Spadaj, niestety, nie zagrasz tutaj. Unleash the Hounds. Muszę wrzucić jeszcze 2 karciochy, tak? A w dwójkach? Direwolf Alpha, Golaka Crawler. Szczerze to w zależności od tego, na co gramy, to by się albo wrzuciło, albo by się wyrzuciło Golakę, albo Hungry Crab. Pytanie, czy będą jeszcze grać te Murloki, bo teraz bym zostawił jedno i drugie, nie?
bym wrzucił tak, jedną babcię na przykład i zostawił za tego, za nią Golakę i na przykład wywalił Hungry Crab'a i mamy 30 na 30 i mamy spoko, mamy tutaj Tundra Rhino, który jest jakimś tam win condition powiedzmy, bo tych bestii jednak mamy sporo, prawda? Pokażcie mi bestie, pokazujesz coś takiego jak bestie? Mamy 17 milionów, minionów, 11 speli. Ale spele przywołują też miniony, chociażby dwa razy Animal Companion, nie? Dwa razy Unleash the Hounds. Więc jest okej, okay. Dobrze, bestie, bestie, bestie. Pokazujesz bestie? Nie pokazujesz bestii. O ty dziadu jeden. O ty dziadu jeden. A jak zrobię tak, to co? Aha, tak się ładnie zaznacza. O, o, ładnie się zaznacza, ej, faza. No dobra, no. Słuchajcie, ja bym to sobie jak na razie zapisał, to wiadomo, że to jest wszystko składane na szybko i ja wcześniej tego jakoś dłużej do tego nie usiadłem, więc to jest na zasadzie pa-bam, siadamy i robimy, nie? Ale tak, mamy jakieś tam bestyjki na pierwsze tury LA Cat. Mamy też Secret Keeperkę, która ładnie z sekretami tam działa. Cat Trick jako jeden z sekretów, gdzie jak gra dużo speli jest bardzo przydatny. W obecnej mecie całkiem fajnie tam wchodził, powiedzmy. Crackling Razor Maw, to wiadomo dlaczego, chociażby buff jakiejś postaci, tych bestii w pierwszej turze, a i później w late game jest spoko. Dire Wolf Alpha, głównie do Unleash'y mi się wydaje, ale nie tylko, po prostu buffik jakichś dwóch kreatur. Explosive Trap, to po prostu kolejne trapy Explosive, bo agro deki i wydaje mi się, że będzie ich nadal sporo. Galaka Crawler na pirata, Kindly Grandmother, bo jest to Serumbista dwójka, Snake Trap, bo spawnuje bestie, Animal Companion wiadomo, Cloud Huntress wiadomo, Eagle Hornbone wiadomo, Kill Command jako win condition albo czyszczenie taunta albo czegoś takiego, Unleash'e, bo chociażby token, Shaman czy coś, zarówno Unleash'e jako jakiś tam finisher, Unleash'e jako finisher, yo! Ale też i powiedzmy jako tam czyszczenie stołu czy coś takiego, Handmaster, bo go lubię. Infested Wolf, bo nie jestem pewny, czy dorzucić drugiego Houndmastera, czy lepszy jest wilk, który zostawi dwa pajączki, które również są bestiami po śmierci. Jak coś, to bym wywalił ten Infested Wolf za Houndmastera. Profesor Putricide, bo być może dzięki niemu, bo teraz generalnie Secret Hunter siada tak średniawo. No i chciałbym po prostu wypróbować go z tym profesorem Putricidem. Raz, że z jakąś kartą z nowego dodatku, chociaż jest jedna, niestety. Dwa, że właśnie być może ulepszy to tego Secret Huntera i znowu będzie jakoś tam grywalny bardziej. Tundra Rhino, znaczy Savanna wiadomo, Tundra Rhino na Savannę czy na Infested Wolfa, zależy jak będzie siadać, jak coś to idzie won. Jeżeli nigdy, znaczy no, jeżeli za często siadać nie będzie, to lepiej sobie wrzucić drugiego Huntmastera, czy cokolwiek innego, nie? No i tak mi się wydaje, że to możemy sobie zapisać. Secret Putricide chyba to było. Secret Putricide Midrange. Taki Secret Hunter bym powiedział, Unlisted, Pro Player, Ravi Raven, dobra, bez przyginki. Hungry Crab vs. Morlocks. Ot co, weźmiemy sobie, zapiszemy. No i pięknie, no i pięknie. Spoko. Spoko. Znaczy ten deck to w zasadzie jedyne co ma, to ma tego profesora Putricida, więc no, ale próbowałem, ale co ja mogę wrzucić z tego Huntera, no. Niestety do Secret Huntera Berserk się nie zmieści, bo za co go wrzucę? No niby za jednego, nie wiem, co, Animal Companion? Unleash'a? No za Unleash'a mógłbym. Można by było za Unleash'a jednego tego Berserka, ale trzeba było sprawdzić jak to się sprawdza, hehe. To jest dobre, ale to jest dobre do kontrolki. A myślę, że kontrolny Hunter w tym dodatku jeszcze się nie pojawi. No i tak by to wyglądało, moi drodzy. No jakiś, powiedzmy, że sobie poprzechmieniałem deck na Divine Shieldach, na ulepszony Secret Hunter, powiedzmy, że gdzieś tam troszkę się zaczął klarować. No i tak to by wyglądało. Macie jakieś fajne pomysły na deki, to podsyłajcie, bo ja chętnie obadam.
Zachęcam was również właśnie do takiego siedzenia na hardpownie czy na czymkolwiek i kombinowania z tymi nowymi dekami. To od razu sobie gdzieś tam zapadnie wam w pamięci, zapadną w pamięci te nowe karty, gdzieś tam zapamiętacie, więc łatwiej później będzie na ladderze. No i przy okazji to zmusza do jakiegoś, raz, że do refleksji, prawda, bla 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 bla, ale przy okazji jakby łatwiej jest nam wtedy stwierdzić, jakie karty bardziej by się nam przydały z tego dodatku, jakie mniej, które ewentualnie szybciej byśmy chcieli skraftować i tak dalej. Przy okazji na jakichś tam pewnie polecam śledzić portale, bo już na pewno się full takich deków pojawiło. Ja też sobie zerknę na dniach jakoś. I tam ludzie na pewno też między sobą jakoś dyskutują i te deki sprawdzają, więc no... No cóż, ja więcej mogę powiedzieć. Dzięki śliczne, słuchajcie, jak... Jeszcze raz. Dzięki bardzo za dotrwanie do tego momentu, kto dotrwał. Jeżeli macie jakieś propozycje deków, zostawiajcie, jeszcze raz o tym mówię gdzieś tam w komentarzu, ja sobie na pewno zerknę. I jeżeli macie również propozycje, jak poprawić te deki, bo one na pewno potrzebują szlifowania, o którym nie pomyślałem w tym momencie, to też podeślijcie, napiszcie, ja to wezmę pod uwagę, coś tam poprawiamy razem. Wszelkie linki gdzieś tam znajdą się w opisie i co? I jak się podoba, jak się podobało, zostaw lajka. O mój Boże. Dobra, słuchajcie, dzięki śliczne, do następnego razu, do następnych filmów. Mam nadzieję, że widzimy się na ladderze albo na streamie. To by było na tyle. Dzięki bardzo, cześć i czołem.